Ogród niebios. Dawno, dawno temu w odległym japońskim królestwie Yamato żyli sobie książę Haitamagusuku i księżniczka Tamanomino. Ich królestwo było piękne, a poddani bardzo szczęśliwi. Haitamagusuku był niezwykle odważny i bardzo kochał swoją piękną żonę Tamanomino, która była najpiękniejszą kobietą w całym królestwie. Niestety, pewnego dnia zdarzyło się nieszczęście. Księżniczka Tamanomino zapadła na tajemniczą chorobę i umarła. Haitamagusuku rozpaczał długo, aż w końcu postanowił odnaleźć duszę swojej żony. Z pewnością uleciała do raju, pomyślał. Udam się do niebiańskiego ogrodu i sprowadzę ją z powrotem na ziemię. Dosiadł swojego wiernego rumaka i nie zwlekając ani chwili, ruszył w drogę. A ponieważ koń Haitamagusuku był magiczny, bez trudu uniósł w powietrze i zaniósł księcia aż do nieba. Galopowali tak cały dzień wśród obłoków, aż spotkali na swojej drodze gwiazdę zaranną. Gwiazdo zaranna, czy nie widziałaś księżniczki Tamanomino? Widziałam ją, widziałam, odpowiedziała gwiazda zaranna. Jedź prosto przed siebie, aż dotrzesz nad olbrzymie jezioro. Tam, nad brzegiem, rośnie samotna sosna. Pod nią spotkasz swoją Tamanomino. Haitamagusuku pokłonił się gwieździe zarannej, spiął konia ostrogami i ruszył przed siebie. Wkrótce dotarł nad jezioro, nad którym rosła samotna sosna. Tamanomino jednak nie odnalazł. Usiadł pod drzewem zmęczony i zasmucony. Siedział tak aż do wieczora i gdy tracił już całkiem nadzieję, nagle tuż obok niego pojawiła się piękna kobieta. Książę nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdyż była to właśnie jego ukochana żona Tamanomino. Uradowani z płaczem padli sobie w ramiona. W końcu księżniczka zapytała: co ty tu robisz, mój mężu? A on odpowiedział: nie potrafię żyć bez ciebie, moja ukochana. Przybyłem, żeby sprowadzić twoją duszę na ziemię. Jest tylko jeden sposób, by tego dokonać, powiedziała zasmucona Tamanomino. Musisz iść do zamku króla niebios, usiąść przed jego bramą i wytrwać tak przez 7 dni i 7 nocy. To nic takiego, odparł zadowolony Haitamagusuku. To nie wszystko, przerwała mu Tamanomino. Nie wolno ci jeść ani pić przez ten czas. Nie możesz się poruszać nawet wtedy, gdy będą cię atakowały demony, które strzegą ogrodu niebios. Zrobię wszystko, by cię odzyskać, ukochana żono. Haitamagusuku odnalazł zamek potężnego króla niebios. Usiadł przed bramą i siedział tam bez ruchu. Wkrótce pojawiły się demony, które krzyczały i szarpały go za ubrania, ale on ani drgnął.
nie pił i nie jadł przez 7 dni i 7 nocy. Aż w końcu z zamku wyszedł wielki król niebios. Nieszczęsny człowieku, po co przybyłeś do mojego królestwa? Czy nie wiesz, że żywi nie mają tu wstępu? Krzyknął. Przyszedłem po duszę mojej żony, księżniczki Tamanomino, i nie odejdę, dopóki jej nie oddasz, odparł Haitamagusuku. No cóż, zamyślił się król, wykazałeś się sporą odwagą, nie zląkłeś się nawet moich demonów, dlatego oddam ci duszę twojej żony. Król niebios podał Haitamagusuku mały, zawiązany sznureczkiem woreczek i powiedział: w środku znajduje się dusza twojej żony. Zabierz ją i wracaj na ziemię, ale pamiętaj, przez całą drogę nie wolno ci zaglądać do woreczka. Jeśli to zrobisz, dusza twojej żony odleci z powrotem do nieba i już nigdy jej nie zobaczysz. Haitamagusuku podziękował, wskoczył na swojego konia i ruszył w drogę powrotną. Wędrował wiele dni i cały czas dręczyła go myśl, czy król go nie oszukał. Wiele razy chciał zajrzeć do woreczka, aby upewnić się, czy dusza Tamanomino na pewno tam jest. Za każdym razem jednak przypominał sobie przestrogę króla niebios. Dopiero gdy był u wrót swojego zamku, otworzył woreczek. Ze środka wyleciał malutki motyl. Ach, więc jednak dałem się oszukać, krzyknął zrozpaczony Haitamagusuku. W środku wcale nie było duszy mojej ukochanej żony. Gdy tak płakał, brama zamku otworzyła się nagle i wybiegła z niego uradowana Tamanomino. Była żywa i zdrowa. Król niebios nie kłamał, a dzięki odwadze, wytrwałości i cierpliwości Haitamagusuku odzyskał ukochaną żonę i żyje z nią szczęśliwie aż po dzień dzisiejszy.